Każdy z nas w swoim życiu może spotkać taką sytuację, gdzie jakaś osoba leży sobie, nie dająca żadnych oznak życiowych, na ulicy, na klatce, na chodniku, gdziekolwiek. Przede wszystkim nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nie zareagować do takiej osoby, bo nigdy nie wiemy, co takiej osobie się mogło stać. Druga sytuacja. Taka osoba może być, to może być ktoś z naszych znajomych, to może być ktoś z naszych bliskich, może być to również obca osoba, ale każdy na pewno chciał, żeby takiej osobie pomóc. Przede wszystkim podchodząc do takiej osoby, musimy najpierw się upewnić, że w koło jest bezpiecznie, czy nie nadjeżdża żaden pojazd, jeżeli ta osoba leży na ulicy. Czyli rozejrzeć się w koło 2-3 razy, się rozejrzeć w koło, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Następnie podchodzimy do takiej osoby i próbujemy ją zawołać. Halo, coś się stało? Halo. O co chodzi? Widzimy, tym razem osoba zareagowała. Ale może być taka sytuacja, że podchodzimy do osoby, podchodzimy, rozglądamy się, czy jest bezpiecznie, oczywiście jest bezpiecznie. Halo, coś się stało? Halo! I taka osoba w tej chwili nie reaguje. Jeśli taka osoba nie reaguje, natychmiast wzywamy pomoc. Halo, czy ktoś nas może pomóc? Głośno krzyczymy. Po prostu, czy ktoś jest w pobliżu, żeby ktoś nam tu już pomógł. Przyjdzie osoba, która może wezwać pogotowie, może nam pomóc zmienić się. Na przykład przy reanimacji takiej osoby, jeżeli będzie konieczne, chociaż jeszcze tego nie wiemy. Najważniejsze tylko tak, że tą osobę wtedy przewracamy ją na plecy i obserwujemy od 5 do 10 sekund, jak wygląda jej brzuch, czy po prostu czy się rusza, czy oddycha. Jeśli nie widzimy żadnych oznak, że ta osoba oddycha, w tym momencie przystępujemy do reanimacji krążeniowo-oddechowej. Tą reanimację pokażemy za chwileczkę na fantomie. Przypomnijmy sobie tę sytuację jeszcze raz. Pamiętajmy, widząc osobę leżącą, nie wiemy, czy on jest poszkodowany, czy on śpi sobie na przykład na trawie, czy cokolwiek robi, to koło takiej osoby nie możemy przejść. Ważne na przykład zadbać sobie, żeby mieć jakieś rękawiczki. Nie zawsze je mamy przy sobie, ale jeżeli mamy taką możliwość, zawsze to jest też nasze bezpieczeństwo. Pamiętajcie, sprawdzamy, czy taka osoba reaguje. Czyli w pierwszej kolejności, czy jest bezpieczny, czy możemy takiej osoby podejść. Nasze bezpieczeństwo jest ważniejsze w tej chwili, jak tej osoby poszkodowanej, bo ta osoba już może być poszkodowana, nie musi być koniecznie poszkodowana, może to być tylko osoba śpiąca sobie, ale jeżeli nam dwóm się coś stanie, najedzie jakiś samochód na nas, no to nikt już nam wtedy nie pomoże, że nikogo nie będzie w pobliżu. Czyli pierwsze rozglądamy się na prawo, na lewo, sprawdzamy, czy jest bezpiecznie. Następnie podchodzimy do takiej osoby. Podchodzimy do takiej osoby i klepiemy. Halo, czy coś się stało? Halo! Jeśli osoba nie reaguje, natychmiast wzywamy pomoc. Halo, czy ktoś nam może pomóc? Jeśli widzimy jakąś osobę w pobliżu, wyznaczamy tą osobę i mówimy jej wprost. Niech pan zadzwoni na numer alarmowy 112 i poszuka urządzenia AED, jeśli jest w pobliżu. I taka osoba już ma takie zadanie. Ona już dzwoni na numer alarmowy i idzie szukać urządzenia AED. A my podchodzimy do poszkodowanego. Jeśli podchodzimy do poszkodowanego, obserwujemy jego klatkę piersiową od 5 do 10 sekund. Czy klatka piersiowa się rusza, czy osoba oddycha. Jeśli widzimy, że klatka piersiowa się nie rusza, czyli osoba nie oddycha, wtedy automatycznie podnosimy klatkę, podnosimy koszulkę poszkodowanego, rozcinamy sweter, jeżeli trzeba, jeżeli nie możemy ściągnąć, rozcinamy, jeżeli mamy trzymy, rozcinamy, rozrywamy. Ważne jest, żeby ta klatka piersiowa była zawsze na wierzchu. Jeśli mamy możliwość, polecam takie breloczki do kluczy, breloczki służące do pierwszej pomocy. W breloczku zawsze znajdziemy rękawiczki oraz maseczkę do sztucznego oddychania. Pozwoli nam to zapewnić higienę, jeśli ktoś brzydzi w oddychaniu przeprowadzać. Ja dzisiaj pokażę to normalnie bez, nie zawsze każdy ma taki breloczek, chociaż one są niedrogie, warto sobie zaopatrzyć o taki breloczek. Podchodząc do poszkodowanego, musimy pamiętać, że musimy wykonać zawsze 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy ratownicze. Uciśnięcia klatki piersiowej wykonujemy tuż poniżej linii słupkowej, przykładając jedną rękę, drugą splatając i na wyprostowanych łokciach wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej. Następnie
Zatykając nos, odchylając głowę lekko do tyłu, aby udrożnić nogi oddechowe, wykonujemy dwa wdechy ratownicze. Tak, żeby się klatka piersiowa uniosła i opadła. Musimy ją obserwować. I następnie podchodzimy do wykonania ucisku klatki piersiowej. Wykonujemy podobne dwa wdechy. Jeśli osoba, która poszła po AED, czuje się nam AED, bierzemy momentalnie, przerywamy uciski klatki piersiowej oraz oddechy, wyciągamy takie urządzenie AED. Ważne, że jest takie urządzenie w pobliżu, warto go na pewno użyć, dlatego że urządzenie bardzo nam pomaga w tym, żeby taką osobę przywrócić czy funkcje życiowe takiej osobie. I urządzenie jest naprawdę tak proste w obsłudze, że nawet osoba bez jakiegoś doświadczenia medycznego, bez nawet szkolenia pierwszej pomocy, takie urządzenie będzie umiała obsłużyć. Zresztą słuchajcie, co nam powie. Włączamy sobie urządzenie. I urządzenie nam będzie mówić, co mamy robić. Elektrody zapakowane i przykleje do gołej klatki poszkodowanego. Elektrody jest bardzo prosto. Przykleić. Mamy na elektrodach rysunki. Przyklej elektrody do widzimy, gdzie je przykleić. Podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła. Elektrody przyklejamy tak. Jedną elektrodę po prawej stronie poszkodowanego, powyżej klatki piersiowej. Następnie podłącz wtyczkę elektrod. Drugą elektrodę kleimy po lewej stronie, tuż poniżej ramienia, poniżej klatki piersiowej. Jeśli mamy elektrody przyklejone, podłączamy wtedy tyczkę elektrod do urządzenia. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Technika analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Jeśli mamy defibrylację zalecaną, musimy zabezpieczyć, żeby nigdy dotykał poszkodowanego, zabezpieczyć, żeby nikogo nie było. Zachowaj tak, odsunąć się oraz nacisnąć przycisk, jeżeli to ma głowie. Defibrylację wykonano. Dotykanie poszkodowanego bezpieczne. Rozpocznij resuscytację. I rozpoczynamy dalej resuscytację. Dwa wdechy ratownicze. Kolejne 30 uciśnięć. I kolejne dwa wdechy. Uciski klatki piersiowej kontynuujemy do momentu, aż urządzenie AED nie powie nam, żeby przerwać, znowu ponownie zrobi analizę rytmu serca i powie nam, czy zalecana znowu defibrylacja, czy mamy dalej kontynuować to. Czyli tu się nie musimy sugerować. W tej chwili to jest urządzenie szkoleniowe. Wyłączę je tak, żeby nam to nie przeszkadzało. Musimy pamiętać tak, uciśnięcia klatki piersiowej wykonujemy w cyklu 100-120 uciśnień na minutę. Nikt tego nie liczy, ale mniej więcej, żeby się tego trzymać. Uciśnięcia muszą być mocne, z prostych łokci i uciskamy całym ciałem. Lepiej nacisnąć mocniej, aniżeli za mało. Jeżeli za mało, nie damy takiego efektu. Jeśli naciśniemy troszeczkę mocniej, efekt zawsze będzie, bo serce zacznie pracować i wtedy taka osoba może powrócić do żywych. Także naprawdę zalecamy. Pamiętajmy zasada. 30 uciśnięć, 2 wdechy ratownicze. 30 uciśnięć, 2 wdechy ratownicze. Jeśli mamy też drugą osobę w pobliżu, zmieniajmy się po cykle. Niech ta osoba nas zmieni. Dlatego, że po dwóch, trzech cyklach już nie mamy takiej wydajności, nie mamy takiej siły, żeby uciskać tę klatkę piersiową. Także tu jest ważne, żeby nam ktoś też pomógł, ktoś nas wsparł w tym. I wtedy taką osobę jest na pewno łatwiej przywrócić do żywych. Wstępujemy do momentu przyjazdu pogotowia ratowniczego lub
odzyskania funkcji życiowych przez poszkodowanego lub do czasu, aż ktoś nas zmieni. I pamiętajmy, nie przestawajmy reanimować takiej osoby, bo od tego zależy jej życie. Na razie dziękujemy. Myślę, że zainteresował Was nasz filmik. Pamiętajcie, chcieliście uciszyć dwa wdechy i pomagajcie każdemu, kogo napotkacie na drodze. Dzięki, na razie, cześć.